A jak to wygląda z modą dla mężczyzn? Panowie, nie wiem jak wy, ale jak ja wchodzę teraz do jakiejś galerii handlowej, do jakiejś sieciówki, to pierwsze 5 minut w sklepie to jest szukanie, czy to jest na pewno męski dział. Męskie bluzki z dekoltem, męskie japonki, string, w końcu znalazłem. Znalazłem spodnie, które kolorem nie sugerują orientacji. Przeglądam się w lustrze, a sprzedawca do mnie, o, o, zmieścił się pan. A co w tym dziwnego? Bo to są damskie spodnie. Bo to dla siostry. Bliźniaczki, ona w nich będzie chodzić, ja tylko czasami gdzieś po domu. W ogóle mam pecha z zakupami. Zniszczyła mi się walizka. Ja dzięki wam, wy chorowie parę minut już po kachrzobsku nawijam. Zepsuła mi się walizka. Kupuję następną, biorę rachunek. I pytam, czy na tą walizkę jest jakaś gwarancja. A sprzedawca mówi, tak, rok, ale nie na uszkodzenia mechaniczne. Czyli co? Czyli mogę za jakiś czas przyjść, dzień dobry, chciałem zareklamować walizkę, o, mechanicznie wszystko okej, okay. Co jej jest? Nie wiem. Chyba schizofrenia. Wcześniej to była taka normalna walizka, gagatka, a teraz walizka zamknęła się w sobie i nie chce się otworzyć. Marcin Zbigniew Wojciech. Subskrybuj jego kanał. Polub na Facebooku.